Głos Aleksego Pilewicza, dyrygenta chóru prawosławnej archikatedry łódzkiej, nieprzypadkowo rozbrzmiewał w biurze wystaw artystycznych w Sieradzu. Przy blasku świec rozpoczął wernisaż wystawy Angeliki Brzostowskiej Pociechy. Obrazy Angeliki Brzostowskiej są bardzo charakterystyczne, rzeczywiście. Łączą w sobie, można powiedzieć, dwie kultury. Kulturę zachodu, malarstwo zachodnie, wpływy i inspiracje pochodzące z tej strony oraz sztuka wschodu. Widzimy tutaj inspiracje ikonom, obrządkiem cerkiewnym. Zaczęło się od pleneru w Drohobyczu, gdzie właściwie tam po raz pierwszy spotkałam się z takim żywym, duchowym, powiedzmy, że wschodem. I tak właściwie lata mijały. Ja coraz bardziej w to wsiąkałam, coraz bardziej zgłębiałam tajemnicę liturgii i tego, czym w ogóle jest prawosławie i świątynia i muzyka. I to wszystko w jakiś sposób oddziaływało i teraz mamy tego efekty. Efektem fascynacji duchowością prawosławia jest wystawa Imponderabilia. To określa zarówno stan ducha autorki, jak i tematy poszczególnych obrazów. Angelika Brzostowska-Pociecha próbuje barwą, fakturą, formą oddać to, co ulotne, nieuchwytne i nienazwane. Pozwala odnaleźć duchowość utraconą w pośpiechu świata zachodu. Z całą pewnością tak. Jakkolwiek te inspiracje nie są tutaj zbyt oczywiste, nie są takie natrętnie jasne. Ich trzeba dopiero poszukać, poszukać jakiegoś symbolu, poszukać czegoś, co łączy te kultury i to, czego można rzeczywiście z nich się nauczyć. Angelika Brzostowska-Pociecha przygotowuje dysertację doktorską na temat sztuki XVII-wiecznej w Katedrze Historii Sztuki Bizantyjskiej i Postbizantyjskiej Uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dlatego część prac wyraźnie nawiązuje do prawosławnych ikon, bo malarstwo sprzyja dialogowi międzykulturowemu. Myślę, że tak, sprzyja. Chociaż daleko mi do malowania ikon, do pisania ikon tak naprawdę. To jest już wielce, bardzo sakralna sztuka, to właściwie nie jest religijna, tylko sakralna. I myślę, że do tego to jeszcze za wcześnie. Artystka nie ogranicza się do wschodniego mistycyzmu. W jej pracach pojawia się motyw drzwi. Czy to oznacza, że Angelika Brzostowska-Pociecha stara się uciec? Myślę, że odkryć nowy świat też trochę tego, co siedzi we mnie w środku i tego, jak postrzegam to, co nas otacza. Angelika Brzostowska-Pociecha jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Pracuje w pracowni plastycznej Teatru Lalek Arlekin. Wystawa w sieradzkim BWA jest dla niej wyjątkowa, bo pokazuje swoje prace w rodzinnym mieście. Oczywiście tak, bardzo to dla mnie ważne. Jeszcze jak byłam w liceum, to marzyłam o tym, żeby tutaj wystawiać swoje prace, a potem po skończeniu akademii, zanim się zdecydowałam, to trochę trwało, a jeszcze później była bardzo długa kolejka. Właściwie ponad 3 lata czekałam na wystawę tutaj, dlatego teraz cieszę się bardzo, że wreszcie udało się. Angelika Brzostowska-Pociecha jest na pewnej drodze twórczej, a to jest zawsze szalenie interesujące, jak rozwija się zarówno warsztat artysty, jak i jego myślenie, jak i jego emocje, jak i jego uczucie, jak i jego intuicja, wszystko to, co się składa na sztukę. Na sztukę Angeliki Brzostowskiej-Pociechy składają się nasycone barwy bizantyjskich kościołów, prawosławnych cerkwi, rozległych przestrzeni wschodu, ale też architektura i wyalienowanie człowieka zachodu. Jaką drogą twórczą podąża Angelika Brzostowska-Pociecha, można przekonać się do 29 marca w Biurze Wystaw Artystycznych w Sieradzu.